Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w takim filmie pożegnalnym. Po 7 latach publikowania na YouTubie, po 7 fantastycznych latach, podczas których wiele się nauczyłem i miałem z tym mnóstwo zabawy i mam nadzieję, że wy też bawiliście się nie najgorzej, muszę sobie zrobić przerwę. Ona jest spowodowana przez kilka czynników, ale najważniejszy jest taki, że 28 listopada urodziła mi się córka i wiedziałem, że to bardzo mocno wpłynie na moje życie i na moje funkcjonowanie. Opowiadałem inną historię wiele razy o tym, że kiedy urodził się mój syn, to zamknąłem swoją firmę i wróciłem do domu, żeby spędzać więcej czasu z moją żoną i z moim pierworodnym. Podobnie jest z moją córką. Nie do końca tak samo, ponieważ też wielu rzeczy się nauczyłem i inaczej trochę podchodzę do dzieci swoich własnych, ale musiałem dokonać paru zmian. Być może dla części z was będą one drastyczne, mam nadzieję, że jakoś mi to wybaczycie. Uznałem, że wypadałoby nagrać taki film pożegnalny, bo istnieje szansa, że zniknę z YouTube'a na 2 lata, być może, i głupio byłoby tak zostawić was bez słowa. Więc... Kurczę, nie sądziłem, że tak ciężko będzie mi nagrać ten film. Próbuję już od dłuższego czasu powiedzieć to jakoś sensownie, chciałbym, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ale wydaje mi się, też chciałbym być z wami absolutnie szczery, bo to jest taki ważny chyba film i to będzie przez długi czas jeden z ostatnich filmów na moim kanale, więc warto, żeby miał więcej sensu niż zazwyczaj. Ach. Tak naprawdę wydaje mi się, że narodziny mojej córki były pewnym pretekstem dla mnie, by sobie zrobić przerwę od YouTube'a. Oczywiście pretekst pretekstem, ale jest to jak najbardziej uzasadnione. Kiedy pracowałem na YouTubie, spędzałem dziennie przy tym od 10 do 16 godzin. 16 godzin, jeżeli było coś większego do zrobienia. Z przerwami na posiłki oczywiście, no i potem z tym czasem, który jest potrzebny na sen. To było bardzo dużo czasu, teraz tego czasu nie ma, więc to jest pewnego rodzaju uzasadnienie. Natomiast... praca na YouTubie nie kończy się w momencie, w którym renderujesz film i idziesz spać. Ta praca kończy się w momencie, w którym film opublikujesz i czekasz na reakcję. Kiedy wiesz, że te reakcje są pozytywne, że ludzie dobrze cię zrozumieli, że ty dobrze wszystko powiedziałeś, co chciałeś powiedzieć, to wtedy jesteś szczęśliwy i wtedy możesz powiedzieć, dobra, okej, koniec. Ale wtedy już jest moment, że trzeba nagrywać kolejny film. I wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju obciążenie, być może nawet stres. Chociaż nikt by... Znaczy, znalazłyby się osoby, które mojej pracy nie nazwałyby czymś poważnym, ale to tak... Nie wymagam tego, ale też uważam, że czasami trzeba wejść w czyjeś buty, by zrozumieć, jak wygląda jego życie i co jest obciążeniem, a co nie jest. Teraz... Nie chcę rezygnować całkowicie z tego, co robię. Postanowiłem się trochę przebranżowić. Na początku były to pewnego rodzaju próby, ale teraz gdzieś tam odnalazłem się w tym bardzo dobrze, ponieważ codziennie od 15 do 23 streamuję na Twitchu i moje streamowanie bardzo mocno opiera się na komunikacji z widzami, na jakichś rozmowach. To wszystko tak trochę przypomina Radio Rock i jest dla mnie dużym odświeżeniem. I kolejnym sposobem na to, by nauczyć się nowych rzeczy. Odświeżeniem dlatego, że kiedy kończę swoją pracę o godzinie 23, idę się zajmować córką, co robię do 4 do 5 rano, to tak, ona śpi o tej porze, ale jest niemowlakiem, więc przyglądam się jej, ja nie śpię przy niej, żeby sprawdzić, czy tam się nie zadławi, czy coś się jej nie uleje. Z dziećmi jest dużo takich rzeczy, a moja żona jest bojaźliwa, więc chce, żebym pilnował, ja się na to godzę. Zresztą z przyjemnością. Bo wtedy mam czas, żeby trochę książki poczytać, pooglądać jakieś seriale, więc te 5 godzin, które mi tam umyka, czy 6, tak naprawdę nie są jakoś stracone. Ale kiedy kończę o 23 swoją pracę, to wiem, że to jest definitywny koniec. To znaczy, że ten dzień jest udany w mniejszym lub większym stopniu, że miałem jakąś fajną komunikację z widzami i teraz mogę zamknąć ten rozdział i przejść do następnej części dnia. I potem o 15 znowu zacząć na świeżo, na zero, bez stresów, czy to, co robię, wam się spodoba, czy nie. Ponieważ Twitch i w ogóle programy na żywo mają w sobie tą zaletę, że ja cały czas widzę wasze reakcje. Jeżeli robię coś nie tak, to wy mi o tym mówicie i to jest gdzieś na zasadzie rozmowy. I to wszystko, co cały czas jest płynne, elastyczne i dzieje się w trakcie. Nie dzieje się po fakcie, nie? Że pracuję nad filmem i potem czekam na ocenę i ona jest zła, bo ja coś powiedziałem nie tak, jak powinienem, albo nie wysłowiłem się do końca tak, jak powinienem. Kiedy opowiadam historię na żywo, to zdarza się, że czegoś nie dopowiem i wtedy ktoś mnie zapyta. Ja wtedy mówię, aha, no jasne, dobrze, że o to pytasz, bo mogę wspomnieć, wyjaśnić. Nie? Więc to wszystko bardziej przypomina dialog niż monolog i sprawia mi dużo radości i dobrze się wpasowuje w ten czas, jaki jest w moim życiu. To znaczy, że ja wiem, że kiedy
kiedy moja żona przyjdzie i powie, słuchaj, Remik, możesz przyjść, coś mi pomóc, to ja mówię moim widzom, słuchajcie, no muszę wyjść na chwilę, żeby pomóc żonie i nikt nie ma do mnie pretensji o to, bo wszyscy wiedzą, że programy na żywo mogą ulec takiej modyfikacji gdzieś tam, nie? Więc idę na chwilę, coś tam robię, kiedy robię film na YouTubie i ktoś mnie odrywa, na przykład w połowie montażu, to potem nie mogę się skoncentrować, wrócić, zrobić tego i to dużo łatwiej w mojej sytuacji jest po prostu prowadzić programy na żywo. Więc jeżeli ktoś chciałby spędzić ze mną trochę czasu, to zapraszam w tych godzinach, które podałem od 15 do 23. Jeżeli ktoś jest widzem na YouTubie i lubił oglądać moje filmy, to mogę go ewentualnie odesłać do mojego drugiego kanału, Rockplay, gdzie są publikowane filmy nagrywane na live właśnie. One podlegają trochę innym zasadom, te opowieści są tam trochę inne, ale też mogą sprawić przyjemność, więc odsyłam tam. Ci, którzy liczą na to, że ten mój content na głównym kanale nie ulegnie zmianie, no to musicie mi wybaczyć. Niestety moje życie się poukładało w ten sposób, niestety z waszej perspektywy, że nie jestem w stanie robić tego w takim stopniu, w jakim byłem do tej pory. Nie oznacza to oczywiście, że zupełnie rezygnuję. To znaczy chciałbym znaleźć jakiś format, który byłby dobry jakościowy i który mógłbym robić w tym czasie, który mam. Ale pracuję ciągle nad tym, jeszcze nie wymyśliłem, jak to robić dokładnie. No, mam jakieś pomysły, ale jeszcze od pomysłu do czynu jest pewna droga. Jest pewien dystans jeszcze do pokonania przede mną. I jeżeli komuś moja ta dzisiejsza opowieść sprawia przykrość, jeżeli ktoś się denerwuje z tego powodu, to rozumiem, ale mam nadzieję, że wy też zrozumiecie mnie. Przepraszam, jeżeli komuś sprawiłem zawód, chociaż tak naprawdę, no przepraszam, bo wypadałoby przeprosić, ale nie czuję się winny, nie? Życie tak się różnie układa. Mam nadzieję, że prędzej czy później wrócę na YouTube'a. Pewnie być może za jakiś czas dłuższy, może za 2 lata, może później. I że będę miał zupełnie inne podejście do tego, ale że jakość moich programów nie ulegnie zmianie. To, że moje życie tak się układa w sposób bardzo uporządkowany, że mam czas do pracy, czas, który poświęcam pracy, czas, który mam na sen, czas, który spędzam z córką, powoduje, że zaczynam sobie układać inne rzeczy, tak, że być może trochę czasu na ruch i tak dalej, którego potrzebowałem. Więc mam nadzieję, że ta zmiana będzie pozytywna. Zresztą właściwie każda zmiana jest do pewnego stopnia pozytywna, bo szukamy nowych sposobów na to, jak pracować, uczymy się nowych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Próbuję to sobie też jakoś argumentować, racjonalizować, żeby to miało więcej sensu i żeby to było dla mnie pozytywne. Jest pozytywne. Chyba nie muszę was do tego przekonywać, ale mam nadzieję, że będzie pozytywne także dla was w jakimś tam po chwili przemyślenia. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim i trzymajcie się. Do zobaczenia albo na żywo, albo w jakichś przyszłych programach tutaj na YouTubie, jeżeli wreszcie wymyślę i zastosuję jakiś nowy format. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję. Hej, hej.